witamy. Nowe nabytki do nas przyleciały w takim kartoniku bananów. W dalszej części filmu pokażemy, co to za asiorki są i jakie teraz będziemy hodować. Witamy w drugiej części. Przeładowaliśmy te asiorki i będziemy wpuszczać na razie na wolierkę tutaj. Jak winerki poparzymy, znaczy jak wrzucimy tam do kurnika, no to i się sparzą 2-3 dni i wtedy wrzucimy tam wszystkie. Znaczy będziemy pokazywać, co to za asiorki do nas przyszły. Będzie samiczka. Tak myślę. Moim samym będzie ciężko to wpuszczać, ale jakoś damy radę. To też samiczka. Teraz takie białe będziemy chować. Zamkniemy tu, żeby nie wygryzły. To jest samiczka z tamtego roku. Pokażemy. Tak, 2023. Na razie same samiczki. Samiczek ogólnie jest 5, samczyków 4. Nie można było mi się gdzieś dostać. Świrują. To jest samczyk. Samczyk roczny, tak. Ta samiczka też. Kurde, wszystkie samiczki się złapało po kolei. Nawet na tipesie. Podrabiana belka. Belk. Podrabiana i z tipesem. Aj, te ludzie to mają. Teraz same byczki. Ten jest. Z 18 roku. Na takich zwikach ma być para parzysta, czyli jest. Ma samiczka też tam ma. To będzie też samczyk, tak jak mówiłem. Ciężko utrzymać w ręce wielki byczek. On ma z 2017 obrączka, ale jest roczny. No, nawet widać po nim, że nie jest stary, nie? Także tak pan mówił. Nie, ja chcę tam do gołąbków. Ten jest. O,
2019. No nie chce się pokazać. Nie będziemy go zmuszać. Zobaczymy, jak będzie się w wolierze prezentował. I ten 2022 też powinien być samczyk. Takie ptaszki nabyliśmy. I pusta klateczka. Tu im dałem na odrobaczenie. Od razu. Z winerkami się dogadują. Teraz pokażemy z bliska te asiorki. No nie do pary, ale... Ale swoimi nie będę krzyżował, bo moje są na czarnych oczach. Także... Stary samczyk. Takie ptaszki nabyliśmy. Ładne. Laser oczy. Zobaczymy, co da się po nich pochować. Ile się uchował. To ten naszym na czarnych oczach, jakby ktoś chciał, to bym zostawił tylko dwie stare pary. A tam parkę starych i chyba trzy młode bym sprzedał, czy dwie parki. Zobaczyć, ile ich jest. Tak wyglądają ptaszki po podróży. Kto wie, czy tutaj nie będzie samczyka tego 2023 roku, bo tak kruk. Mówił, że to dwie samiczki, ale nie wiadomo. No dobra, nie będziemy im przeszkadzać, niech się zaklimatyzują, odpoczywają po podróży i tyle. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.